Hello. Hello, my friend. My friend. Grzejemy właśnie, znaczy zagrzałem teraz Mikołajowi zupę na płycie, a zupkę, którą on uwielbia po prostu, specjalnie mu ją zostawiliśmy. Tak. Żeby jej nie jeść, tylko to jest specjalnie dla Mikołaja. To jest saksońska zupa ziemniaczana. Kocha zupę ziemniaczaną. Tak, jest mega, właśnie. Mega smaczna. A dzisiaj sobie zobaczymy, co mamy w nowym cateringu. Miki z Krzysiem będzie sobie jadł, zresztą zobaczycie, jak wsuwa. O, dobra. Od razu przypominamy kot. Co to jest? Kremowa zupa grochowa. Z grzankami, tylko przelały się do grzanek. O nie. O nie. O nie. Ale mam grzanki z innej zupy. Ciekawe, czy tutaj też. A tu jest dobrze! Ktoś dostanie wymemłaną zupę z grzankami. Dobra, tutaj mamy grzanki osobno. Tutaj. Uj, ile jajców! Mikosław. Jajka z sosem tatarskim, pieczywem i warzywami. O, to będzie mu smakować. Dobra, i kolacja. A nie, to jest obiad. Uuu, fajnie. Ziemniaczki! Ziemniaki? A mówiliśmy ostatnio, żeby się ziemniaki przydały. No mówię. Szynka wieprzowa w sosie koperkowym. O, ja kocham, ty niekoniecznie, ale ja uwielbiam sosy koperkowe. Podana z pire ziemniaczanym i surówką. Mniam. Weźmy myśleć. Już damy jajo. Proszę. Jajo. Dzisiaj mamy jajka, chlebek, warzywka i sos tatarski. Jajów jest dużo, więc jemy z Mikołajem. Chcesz ogóra? Ogórek. Buziak. Wyciągniesz? Jakie tu są wielkie cukrowe laski! Mikuś! Trzymasz? Ojej! Chwytasz cukrową laskę? Proszę! Panie, tu są większe cukrowe laski niż ty! Proszę! Ależ to! Ojo! Szkoda, że nie jest tutaj dłuższa! Powinny wyglądać cukrowe laski. Tata zaraz przyjdzie i mu pokażemy, co? Kokardka? Co to? Fajna? Chcesz odwiązać? O, bandz! Tata idzie. Gigantyczne cukrowe laski! Ale super. Większe niż mi kotło. Nie? No. A wiesz, jak się będzie na tym fajnie spać? Już to czuję! To są. Wzięłam specjalnie dwie. Proszę, kochanie, jedna jest dla ciebie. Tak będą, są. No, tak będą wyglądać nasze święta. Tak będziemy siedzieć? Ale no spoko. Wygodnie. Rewelacja! Ależ to, co to są! Popatrz, jakie mamy wielkie! Chcesz swoją cukrową laskę? Gdzie ją zaniesiesz? Wow! Trącłeś mnie? Przepraszam. I co, zmieści się w kartonie? Chyba się zmieścisz, nie? Tak? Du. Podobno niosą mi jakiś prezent, więc się obrócę, nie patrzę, patrzę w telewizor, nie wiem, co to za prezent, mogę już patrzeć. Rękawiczki będę miał do odśnieżania. Mój tata odśnieża i mu jest zimno, tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Skąd masz rękawiczki? Kupiłam ci. Kiedy? No ja to, wiesz, inkognito. Wiem, ale jak długo je masz? Bo ja już dużo razy odśnieżałem.
I dlatego pytam, jak długo one tutaj są. Jakoś mnie się nie złożyło. Musimy napisać tatusiowi listę zakupów, bo tata tak. jedzie, wiesz? Zapiszcie mi listę zakupów. Tata pójdzie odśnieżyć i wracam i działamy dalej. Tak, tacie, robimy listę zakupów. Mikołaj pisze. Nie wiem, tata, jak zrobisz te zakupy. Ale Mikołaj bardzo się stara. Dobrze. Najwyżej ci narysuje, bo jeszcze nie bardzo. Mówiłam wam to na drugim kanale, możesz to zabrać. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, to tutaj jeszcze przy okazji wam dam. Kochanie, jeszcze te. Na odbitki jest minus 30% zniżki z naszym kodem Enjoy Odbitki. Tak, pisze się kod. Więc daję wam fajną możliwość wywołania wszystkich zdjęć przed świętami. Daj mi tą listę zakupów, której jeszcze nie ma. Bardzo bym chciała, żeby była. Chodź Mikuś, chodź tutaj, kochanie. Czyli ty robisz listę zakupów? Mhm. A? Tak piszesz wszystko? No, patrz, tu masz książeczkę. Ognisko tu się pali. Mogę zrobić te? Daj Mikuś. Kochanie, podzielimy się. Teraz mamusia na chwilę, dobra? A jak ja bym ci dała książeczkę, a ty mi ten, karteczki, żeby mogła tatusiowi napisać? Dasz mi? Nie chcę, żeby to skończyło się płaczem, że mu to zabrałam. Mikuń. Mhm. Daj mi. Tak, tak, tu piszę. Ty. Gdzie? Co jeszcze potrzebujemy? Zepsuł się. Muszę to naprawić. Dziękuję. Bo ja już to tyle razy otworzył i złożył, że zobaczycie, jak wygląda ten pilot. No. To się w ogóle nie trzyma tutaj już. Straty. Dobra, co jeszcze Mikołaj potrzebujemy? Miki, nie. Au! A koparka. Dobrze. Wszystko mamy, bo teraz się inaczej robi listę zakupów, bo jest catering i właściwie nic w domu nie potrzebujemy, tylko jutro zbliża się dzień z pizzą, prawda? Ja chcę pizzę serową, ale chciałabym jakąś szyneczkę na tą pizzę. Szyneczka. Mama ci da buziaka. Coś jeszcze chcesz, chłopaku? Bam zrobił pilot. No dobrze, niech on tak leży sobie. Niech sobie tam pilot odpocznie, dobra? Łobuzie, aj! Łobuzie, nie podgryzaj mi kostek! Ty! Co to robisz? Imbir! Imbir. Imbir. Cytryna. Pomarańcze. Pączki. Nie! Ser pleśniowy mu napiszę, bo... Pleśniowy... Kilka pieczarek... I co, znowu sobie z tym poradziłeś? Brawo, umiesz to złożyć! O, zamkniemy. Kocham cię, ty mój skupiony mędrzyzno. Dan, gotowe, dan. Muszę się znowu zabrać na sprzątanie. Jak to jest, że non-stop się sprząta i non-stop jest bałagan? Ja mam wrażenie, że ja jeszcze nie zdążę wyjść z jednymi rzeczami, odwrócę się i on się sam tworzy. To nie jest normalne, my tyle syfu nie robimy. U was też, nie wiem, kto jest odpowiedzialny za syf u nas w domu? Przyznacie. Bo nie my. Dobra. To mamy, Krzyś jedzie, jeszcze do paczkomatu musi skoczyć. Iggy Tess. Someday I will be weaker than I am now. And I still won't know everything.
When I'm passing up and over the clouds, I hope that you'll have learned from me. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. Hey, you gotta get down to get up Dzisiaj mój ulubiony dzień tygodnia, którym jest piąteczek z pizzunią. Kocham piątki z pizzunią, Marta chyba też, chociaż teraz zjadła obiad, ale to pizza będzie na wieczór, bo musi to wszystko sobie wyrosnąć. I ja zabieram się za robienie pizzy. Martusia, to może do mnie przyjdzie. Ty jesteś tu, Mikosław? O. Martusia może do mnie przyjdzie, to zobaczycie ją w niecodziennym makijażu i fryzurze. Jestem chodzącą zapowiedzią. Jak Martusia dzisiaj nagrywała dla was nowy odcinek, bardzo się do niego przygotowywała. Prawie mnie zesłabiło na samym finiszu. To chodzi o powiedz. Jakby ktoś nie wiedział, jak jestem Wednesday. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, nie wiem jakim cudem. To ja jestem Fester. Co ja będę dużo opowiadać? Zobaczycie na ten. Tylko przypominajcie się, żebym dodała tutaj linka. Tak, dodam wam to. To będzie na czasie. Linka do tego filmu. Słyszałem, znaczy ja się wtedy zajmowałem Mikołajem, więc nie było mnie przy nagrywaniu, ale słyszałem różne krzyki Marty, ekscytacji. Także wydaje mi się, że będzie fajnie. Pogadaj mi trochę sukni? Ja myślę, że możesz przynieść. Pogadaj. Proszę bardzo, z kuchni suknia Wednesday. Przepraszam, że mam trochę mniej energii, ale słuchajcie, jestem wykończona, a jeszcze czekamy dzisiaj z 5 godzin montażu. No, mnie też, żeby zdążyć wam to dodać dziś. Tak, także musicie mi wybaczyć, ja dzisiaj jestem... Zresztą Wednesday też taka była, więc wpasowałam się w klimat. Prawdopodobnie ten odcinek może wpaść trochę później, ale to właśnie z tego względu, że mieliśmy bardzo dużo zajęć dzisiaj. I nie byliśmy w stanie się wyrobić ze wszystkim. Modlimy się, żeby Miki poszedł sobie spać na chwilę. Tak, to by było super. Ja dzisiaj z Mikołajem czytałem książeczkę. Pogiął mi strasznie kartki w tej dużej książce. Tak? No, no bo się, wiesz, turlał po niej podczas czytania. Już się nie mogę doczekać pizzuni. Marta sobie dzisiaj zamówiła ponownie pizzę typu same sery. Chociaż nie, tym razem jeszcze chcesz z pieczarkami i szynką. Czy w końcu jaką ty chcesz? Same sery. Muszę iść odpocząć. Przepraszam was. Jestem niedysponowana. Muszę iść na chwilę wyłożyć kości, bo zaraz mnie zesłabi. No to Martusia sobie poodpoczywa. Akurat drożdże mi dojdą, wyrosną i będziemy działać dalej. Ja nawet nie mogę po prostu w spokoju pozdychać. Przecież wszyscy tu jesteśmy przy tobie. Nic się nie martw. Okej. Okay. Wody to była moja woda. Dasz mi dużo? Trochę się ślinka wyciągnie. Dasz radę. Ale przecież on nic nie zrobił. Tutaj pije się z mojego kubka. Myję sobie ręce w tym kubku, jakbyś nie zauważyła. Co ci nie zabije, to zmocni. Mikołaj, czy wiesz, gdzie dzisiaj pchałeś paluchy? W mniej straszne miejsce niż mama. Jezu. Nie rób mi bulbul w kubku! Jak lepiej ci trochę? Tak. Tak? To dobrze.
Masuj mamusie. On ci pokazuje, jak trzeba masować mamusie. Pokaż. Jak masować. Okej, okay, tylko się napoi. Przestań bulgotać mi do kubka, kolego! Ale napij się, a nie bulgocz. To był duży łyk, no nie? Strasznie duży! Łyczunio. Łyczunio. Łyczor bym powiedziała. Mhm, oglądamy. Co robi tutaj Pucio? Z ogórnikami tam. Nie no, nie ma tu auta. Tutaj śpi, to jest łóżko. Ninu tam jest, Ninu. Ninu. Tak? A tobie się chce trochę spać? Walnąłeś się w nos. I ma taki ślad na nosie, że ma siniak. No, no to zobacz. A to? Myślałam, że to jest brudne. Nie. Jest... A nie złamał sosa? Nie wiem. Krew mu nie leciała. Tylko słuchaj tutaj. Trochę popłakał. On sobie idzie sama, patrz, jaki on jest spryciarz. Chcę znaleźć miejsce do wyrażenia. No tak cały czas jest tutaj apa, teraz już nie potrzebuję. Za mocno siorbiesz. Mama jest cała mokra, kolego. Na której stronie będziemy? Pokażesz tatusiowi, jak robi konik, ale nie jest dobrze. Dziękuję, kochana. Potrzebowałam nogi wyżej dać. Jest mi o wiele lepiej. Jeszcze tylko ściągnę te obciskające majty. Jak robi konik? Jak robi? To jest kurka. Kurka robi koko. Jak robi kurka? O, no, powiedz. No, super. Brawo. A jak robi piesek? Au. Te ruchy wskazują, idziemy robić. To już są takie jak ruchy, wiesz, rozhuśniujące na wyjściu po prostu. Jutro wrócimy do was z większą energią, ale dzisiaj ja potrzebuję po prostu odpocząć. I przepraszam, że moje syry są większe niż moja głowa, ale ta sofa po prostu tak robi z człowiekiem, nie? Że łeb mamy mniejszy niż stopy. Pewnie mam brudne. Nie masz brudne stóp? Popatrz. Zrobię ci blura. Blura na takiego piksela. Piksela na stopy. Okay. Co to tatuś robi? Ja idę włączać mikser, więc będzie hałas. Żegnamy się i widzimy się już jutro. I będzie równie cudownie jak dziś, a może i lepiej. Ej, Miki! Mamusie! Ale nie oddychaj mi. Jesteś sama. Bo nie zdążyłeś. Papa? Papa! A rączką? No, jeszcze rączką. Papa! To buziaka myśli. No, macie buziaka. To było najsłodsze, co dzisiaj zobaczyliście. Mikołaj rekompensuje mój brak energii. Papa!